Jestem. No. Kiedyś do roboty wejdziesz. No to ty się ze swojej roboty weź i tam posprzątaj, pogarnij chaty, mieszkanie ogarnij. Ty się weź za robotę. Co jeszcze powiesz? Jak tam mam matura się trzyma twoja? Zaraz będzie pierożki robiła teściowa twoja kochana z soczewicą. Nie moja teściowa, tylko pytam się o kobietę normalnie. No mówię ci, no mamusia będzie robiła dzisiaj pierogi z soczewicą. A za robotę się w końcu weźmiesz, czy nie? Dla Marlenci swojej kochanej będzie robiła pierożki z soczewicą. Ja nie cisnę, co ty? A za robotę się kiedy weźmiesz? Ty się bierz, Rafatusz, to ty musisz się wziąć za robotę w końcu, mordo, bo trzeba chaty posprzątać, pogarniać, bo w sierpniu przecież przyjeżdżam do ciebie. Nie pamiętasz? Zapomniałeś? Gdzie? No do ciebie, no się ustawiałeś i zapomniałeś chyba. No jak nie ma miejsca, jak jest. Mieszkanie tu jest stawę. Jakie nie ma miejsca, jest! Co zostawione, gdzie zostawione, gdzie zagracone? Ty tam sprzątaj, mordo, i ogarniaj to mieszkanie, tą chatę, bo wiesz. Tu nie ma miejsca dla ciebie, człowieku, daj spokój. Tu jest. No jak nie ma miejsca? No jak nie ma miejsca, mordo? Przecież się znajdzie się miejsce. Twoim łóżku. Nie znajdzie się w łóżku, to jest w ogóle stale zajęte jest łóżko. Mordo, słuchaj mnie, mordo. W twoim łóżku zawsze się dla mnie znajdzie miejsce albo na kanapie u ciebie. 1,80 m, ja mam przecież cały zajęty. No przecież kanapę masz, na której siedzisz, ona jest taka duża i wygodna. Ja wiem, że ona jest wygodna i duża. Nie zajęta. Widziałam misia, co to za miś, skąd ten miś, co to za miś, to twój miś? To była dziewczyna. Nie. No to wywal go, wypierdol albo spal w lesie. Jak pralkę przywieziesz jakąś nową, dobrą z klasą energii B, no to pogadamy. Ej, Rafatus, mam pytanie do ciebie, no nie? Masz ty pralkę w domu? No mam właśnie, z energią, kurwa, plus. Aha, no bo, no to dobrze, że jak masz pralkę, bo wiesz, że ja na pralce to ja lubię, nie? Pralkę? Ty mi o pralce nie gadaj, kurwa, byś pralkę nową przywiozła tymi. Janusz, pralkę, no weź przestań. Ty się weź za robotę w końcu. Ty masz pralkę, a ja lubię na pralce. Musi być pralka koniecznie. Za robotę ci podpowiem? Kurczę, chyba se policzka ten odmroziłam, bo mam czerwonego, nie? Za robotę się weźmiesz w końcu, czy nie? A nie zmieniaj tematu, bo się pytam, czy masz pralkę, nie? Bo tam na pralce, nie? Trzeba. Czy masz pralkę? Musisz mieć pralkę w domu. Bo na pralce tam trzeba, a ty lubisz na pralce. A ta kanapa to wygodna, nie? Żeby poskakać na byczka. Na roboty się w końcu weź, kobieto. No to się bierz, bo musisz ogarnąć mieszkanie, pomalować, posprzątać. Ten, Rafatus, musisz posprzątać, pomalować, odświeżyć mieszkanie, posprzątać, podkurzać, pomyć podłogi, w kuchni ładnie posprzątać, gary pozmywać, wszystko ma być czyste. Ja mam meldunek i dla innej osoby. Ty, Rafatus, to musisz tam, ja wiesz, ja wszystko mam, na tip-top ja musi być czyściutko. Nie można przyjeżdżać, bo tutaj ja mam tylko meldunek dla innej osoby. Nie więcej osób nie ma już tam. No jak nie można, jak można? Goście mogą przyjeżdżać i cię odwiedzić. Można, jak nie można? To jest zakaz. Haha, wstyd. No wstyd, Angela, wstyd. Nie wiem, czy wstyd, czy nie wstyd. Ale skoro piszesz, to wstyd. No jak zakaz, kurna? No tu jest całkowity zakaz.
Ty, Refatus, ale jaka oglądalność jest teraz, Znaczy, mam mordo. na umowie napisane, że jest co kupić zakaz i chuj. Jaki zakaz? Nic ty nie masz na Taki zakaz, umowie, już tam nie ściemniaj. nie czytaj, bo zakaz Refatus. godziny taki zapisany i tyle. Refatus, ty tam nie ściemniaj, nic nie jest napisane. I tu trzeba zmienić Jestem tą tam. umowę koniecznie i te warunki, wiesz. Rafatus, słuchaj, mordo, musimy od sierpnia uzgodnić nasze warunki współpracy, nie? Ja z tobą żadnych warunków nie chcę żadnych tego uzgadniać. O czym tutaj mówisz w ogóle? Chcesz, uzgodnimy. Ja z tobą żadnych warunków. Ty kurwałeś się za roboty, pan. O, dziadek jest! Ja mu się nie narzucam, dziadek! Ja mu się nie narzucam, no weź przestań, ja mu się nie Ja akurat, narzucam. akurat Dziadek pana jest. tego pozdrawiam gorąco. Z całego serca. Dziadek. Bartek ma na Nie imię. obchodzi mnie to na imię. Wiem, że go pozdrawiam. No, dziadek nawet jest, widzisz? Ale jakie ten, ile widzów masz, jak ci statystyki podskoczyły. Dzięki mnie to wszystko, nie? Musisz mi to Ja zwiesz. ci, Marlena, ja ci proszę, tylko weź się w końcu za robotę, kurwa. Ogarnij się, kurwa, kobieta. Mordo! Mordo, musimy uzgodnić od Ja z tobą sierpnia żadnych warunki dealów nie współpracy, mówiłem, kurwa. prezesie. Daj się spokój, kurwa. Daj się siana, okej? Zrobimy deal. Weź się w końcu opanuj i ogarnij się w końcu, kobieta. Ja ci naprawdę, bo już dla mnie tu nie jest. Ja u Rafatusa będę pracować. Ja ci nie. Rafatus tam trzeba ten pogarniać, pogarnia Ja nie chcę mieszkanko. z tobą mieć do czynienia. Zacznijmy od tego. Prezesik! Prezesik, a co z tą pralką będzie? Dziadek, ręka do Rafatusa. Się weź za robotę, tą dziewczyną. To prezesik będzie z Wyjdź tą z tego domu w końcu, kobieto, pralką. i weź się za robotę. Ja ci mówię serio, bo to ja się Gdzie mam wychodzić, kurna? Mordo, w domu wszędzie dobrze, ale w domku najlepiej. W domku Jezu, najlepiej. matkę masz tą. Czekajcie, coś miałam wam powiedzieć. Jeszcze widzowie, Nie nie? daję tą matkę. Ej, weź tą matkę A ja jej nie maltretuję, co się martwisz o moją matkę. matkę? Ustala, kurwa, pani gdzieś tam na kasie, Ten, kurwa, a ty, kurwa, i... co ja Ja bym miałam? się wstydził na swoim miejscu, w ogóle siedzieć w domu. Rozumiesz? Masz 20... Kobieto, Wstydził, ja się nie nie, wstydzę. to ja Ja mówię. cię nie wstydzę, no. Kobieto, 26 lat masz. Chora jesteś? Pomóc ci? Chorwa, ty jesteś chory, Ja ty bym ci jesteś zawsze chciał chory. psychiatrę. Ty jesteś Ja chory. jestem chory. Mam depresję. Mam No, lęk. no to kurwa, skoro jesteś A ty chory, teraz to mówisz mi o trzeba słabe. Nie iść się czytaj zabrać tematu. do Nie jest psychiatryka, temat. tak jak mi pisałeś, potrzebowałeś. Jak jesteś chory i potrzebujesz Zarąbałeś za pomocy, to pracę, idź kurwa, do no. psychiatryka, kurwa, na terapię, skoro jesteś kurwa Kurwa, chory. kobieta, ja chcę ci pomóc. Normalnie jak człowiek, kurwa, mać. Ale ja nie chcę twojej pomocy i nie potrzebuję twojej pomocy. Sobie świetnie radzę i Chciałem sobie sobie radziłam i nie przyjeżdżać, kurwa. potrzebuję mi Ale twojej ci pomocy. przyjeżdżać, ale Nie jest przyjeżdżać. potrzebna mi Ale twoja kobieta, pomoc, jesteś kurwa, człowiek. Kurwa, jesteś człowiek. Kurwa, zbędna, jesteś kobietą, okej. zbędna. Twoja pomoc mi Ty masz rozwojenie. jest Ja już zbędna. zadałem sobie problem w tym temacie. Ty masz rozwojenie, kurwa, jajki. Ale co mnie to interesuje, że ty rozmawiałeś z jakąś psychologiem? Ja też z tobą na twój temat dawno, dawno temu rozmawiałam z swoim psychologiem, nie? Ale mój psycholog, kurwa, skoro z tobą rozmawia i się odzywa do ciebie psycholog, to widocznie, kurwa, coś jest, musi być na rzeczy. Musi być na rzeczy, skoro się odezwała do ciebie psycholog, to potrzebujesz pomocy. Pomocy psycholog, bardzo fajna psycholog, porozmawiaj sobie z poważnie, na poważnie tematy. 911 czy 112 czy Nie wiem, po co ty na karetkę 911 dzwonisz. mi się przypomniało. No. Telefon. Po karetkę dzwoni. To dzwoń, dzwoń! Przyjadą po ciebie, no. Powiem im, żeby przyjechali, bo jesteś na czpany i na chlany, nie? Najebany. No, prezes udaje, że dzwoni na Nie, bo karetkę. na trzy strony nie chcę położyć w ogóle. Jak ja to widzę?
nie na taka, że ja pierdolę. Nie taka, że się od ciebie uwolniłem, dziewczyno, kurwa macie. Ja pierdolę. Masakra to wybrał. Jak ja się cieszę, Rafatu, że z tobą nie jestem, człowieku, że z tobą nie mieszkam, z tobą nie jestem, że jesteś z dala ode mnie, a ja z dala od ciebie. Boże, niech tak zostanie. I kurwa masz... I ty w to uwierzyłeś, że jakby chciała do ciebie wracać i bym wróciła i w ty to wierzysz i uwierzyłeś. Rękę daję. Masa. Jutro byś tutaj była, jakbym chciał. Głupie. Nie byłabym. Pojutrze byś była, masz rację. Nie byłabym ani jutro, ani pojutrze, Rafatus. Ci głupia kurwa, ja pierdolę, weźcie się za robotę, ja cię proszę, weźcie się w końcu za robotę. Rafatus, na pojutrze zamawiaj BlaBlaCara. Wy się weź za robotę w końcu. BlaBlaCara zamawiaj. Ja już tak mi się... To jest kurwa bez sensu. Ta gadka to jest kurwa... BlaBlaCara zamawiaj, mordo. Tracisz tylko czas, siadać swoje BlaBlaCara. A mi się oczy świecą, zauważyłam. Kurwa, mi się oczy teraz świecą. Kurwa, nie pal tyle, prezesik. Nie pal, za dużo palisz. Nie załamuj się, prezesik, będzie dobrze, mordo. Jak ja mam z tobą rozmawiać, to nie zamywać, to co ja mam robić? Mordo, będzie dobrze, mordo. No to jest znów najebany. To ja wolę być najebany, naćpany niż być tobą. No, a to se bądź najebany, naćpany, no. Jezu, co się z tobą w ogóle dzieje, dziewczyno? Nic się ze mną nie dzieje, kurczę. Dzisiaj jakieś hormony mi buzują. A kiedy do roboty pójdziesz? Jutro, pojutrze, siemka, skarbie, Samanta Rynkowska napisała. Pytam się. Czekaj, ten czat mi się... Kurwa, ty giczy, że tylko się pytam, kurwa, dzień, kurwa, ja się pytam, ja pierdolę, czat czyta. No kurwa, weź w końcu. No czytam! Kurwa, ja pierdolę. Wszystko pytam. Kurwa, jest taką posiedzona, kurwa, że mi się strzygać na ciebie. Sam jesteś jebnięty! Sam jesteś jebnięty i upośledzony! Bo ty nawet kurwa nie czytasz komentarzy, nie odpierdalasz ludziom na komentarze. Sam jesteś zjebany, upośledzony, jebnięty. Nie dość, że kurwa jesteś naćpany, najebany, to... Twoja matka się ciebie wstydzi? Marenka, buzują i chyba chcice masz co na robaczka, Patrycja napisała. O ja pierdolę. Czy mam smaczka na robaczka? Nie mam smaczka na robaczka. Weź się w końcu za robotę. Proszę cię, weź się za robotę. Jesteś, Marenka, jesteś najlepsza. Ja wiem, że jestem najlepsza. Bo ty jesteś zajebista. To sprawa, proszę to bardzo. Widzowie, wyślijcie paczkę z gównem na rówce 45 serce. Nie. Nikt mi nie wyśle paczki z gównem i nikt mi nie wysłał i nie wyśle. To tobie może w papierku gówno przyjść po cukierku niedługo. Bo ty jesteś zajebista. To sprawa jest oczywista. Jezu, wiecie co? Tutaj taką nudą wiało i Krafatus sama live'a robił. Taka była nuda, tak nudą wiało, a teraz przynajmniej jest fajnie, ciekawie i wesoło. No, ja nie powiem komu zaraz wyślą gówno w papierku po cukierze, że twojego adresu nie znają, albo ja nie znam, bo bym zaraz podała i ci wysłała, nie? Ty się mój adresu nie martw, się martw o swój. No. Ja się martwię o swój. Ty się nie martw o mój, a ja nie będę się martwić wtedy o twój, nie? Kiedy ty do roboty pójdziesz? Krótko. Nie
Co tam jeszcze piszecie? Tam ja, czytam. Ja ty... mówię, że jestem bardziej zjebany, że... kurwa, że ja tym gadam w ogóle. To ja jestem już największy, kurwa, No jesteś zjebany. Dobrze, że się przyznałeś, Rafatus, że jesteś zjebany. Że ja poszedł z tą Marlenką gadam. Marlenka w Siedlcach mieszkasz? Nie, nie mieszkam w Siedlcach. Ale niedaleko Siedlec. Daleko na ten kąt. No jesteś zjebany, jesteś. Dobrze, że się przyznałeś. Tu jest, było pytanie do mnie, Marlena, wciąż kochasz Rafatusa? Nie, nie kocham Rafa tutaj. Ej, brakuje mi ciebie, wiesz, bo piwo poszło, kurwa, mi cię wysłał. Po co? Mordo? Ostatnie piwo piję, kurwa, nie ma kto i do sklepu. Byś się przynajmniej do czegoś przydała w końcu życiu. Przynajmniej po piwo byś poszła. Kurwa, tak nie ma komu iść, przestawić. Ty, mordo, lubiałeś, jak ci latałam, chodziłam po piwko, co? No, tego jedynego jest sobie, który brakuje. I jeszcze jedno bardzo, że ze mną lubiałeś, wiesz co, nie? Nie, no, po wódkę sam chodziłem. Ale nie, no nie chodzi o wódkę. Wiesz, o co ci mi chodzi, co mam na myśli chyba. I ci brakuje, nie? No fistaszek do kuciapki. Ja bym cię nie bzykał nawet. Bzykałbyś, bzykał. Na byczka byś, kurwa... Masz, pragniesz. Chuja masz, kurwa. Że, kurwa, zamieniłaś. Na pracę lubiłaś. Na pracę byś chciał. Zamieniłaś się z chuja nawet? Lubiłaś. Chciałbyś na pracę albo na byczka. Żebym wskoczyła. Ja bym cię jednak nie bzykał. Oszalałaś? Bzykałbyś, bzykał. Na byczka by było nie raz i nie dwa. Albo na pralkę byś też mi bzykał. Ja nie bzykałam, kurwa, od pół roku. Ja trzymam dla żony. No tu czas, tu... Kurwa, koszę za terwą, potarłą. To czas to zmienić, jak nie bzykałeś. Ja nie chcę się zmieniać, ty już się zmień sama, kurwa. Odejmij się od pierdol. Dobra? No. Nie, nie. No tak, tak, tak. Nie, Rafatus, bzykał byś bzykał, nie? Kogo? No mnie, no kogo, jak kogo, no mnie. Czego, kurwa? Ja bym palcem im dotknął. Daj spokój. No, tchnąłbyś, dotknął tam. Wszoty. Od razu, Rafatus, jakbym ci się wypięła, albo na pralce byś mnie wziął, albo na byczka bym skicała po tobie jak zajączek. Kurwa, koszmary to ja w nocy mam. To mi wystarczy. Ja ci się dzisiaj przyśnię, prezesik. Ja ci się przyśnię. Przyśnię dzisiaj, prezesik. Ja nie gej. Ktoś się zapytał, jak... Prezesik, ktoś się zapytał, jak to jest na byczka. Powiedz, jak jest na byczka. Kupiłem teraz, o... Trzy proszki kupiłem. Na co? Jakie proszki? Na co? No jak na co? Do prania kupiłem, opatrz. Elegancki. No widziałam. No widziałam. Ile płaciłeś za jeden? Było to po 40 euro, ale płaciłem 15, bo było przecena. Ale... Promocji były przecena, a one są dobre bardzo, wiesz, Ordo? Nie, ja mam inne, używam. No i bardzo dobrze, że nie chcę. Ja, mordo, nie piorę w proszku, ja piorę w kapsułkach. A to jaką ty pralkę masz? Normalnie wrzucam pod ubrania jedną kapsułkę i w środek w szufladkę do pralki leję płyn. Niebieski. Aha. Ja też te kapsułki ostatnio próbowałem, to jest chujowe, bo tu mi ubrania mi nie pachną. Wiesz? Bardzo dobre. A wiesz, jakie są kapsułki najlepsze? Takie z proszkiem. Perlux. Ja wiem, o co ci chodzi. Ty mówisz o tych kapsułkach, takie są takie, kurwa, takim, tym, taką kulką, nie?
No, No. ja wiem, ale to ja patrzyłem, to nie jest, to jest chujowe, to jest. No właśnie nie, nie Rafa, to jest zajebiste sprawa, bo to jest z proszkiem i z tą kulką i to jest zajebiste, bo tam jest proszek i tą kapsułkę wrzucasz pod ubranie, jedną kapsułkę wrzucasz pod ubrania i wlewasz do szufladki, jeszcze ja wlewam i tak piorę ubrania i wlewam płyn. A, czy trzeba płyn wlać, kurwa? Ja? No, ja wlewam do tej szufladki płyn, I jeszcze wsypuję czasami do tego sodę, do tej jednej szufladki. Aha, kurwa, ja już całą kapsułkę wrzucałem, kurwa, dlatego może nie działało to. Nie. Samą kapsułkę to se wrzuć do na pod ubrania i wlej do szufladki sobie jakikolwiek płyn. Lenor, jakikolwiek, co ci podpasuje. Aha. O kurwa, to ja nie wiedziałem tej. To myślałem, że to. Aha, dobrze. No. Aha. O kurwa. No to bardzo dobrze. Przynajmniej do czegoś się w końcu życiu. I dzisiaj już masz dobry uczynek, bo się przydałeś do czegoś. Co złoty ci myślę? Ostatnio ze swoją przyjaciółką ulubioną z psiapsi, którą zna z Warszawy, myłam pralkę razem z nią. Konkretnie, ja z tobą nie chcę mieć do czynienia, nie chcę się z tobą spotykać, możemy mieć z tobą kontakt, już mówiłem na ten temat, nie chcę mieć z tobą kurwa nie do czynienia, mówiłem ci. Ale chcę ci pomóc, tylko i wyłącznie, ja naprawdę chcę ci pomóc, ja nie chcę kurwa zresztą bez. Ja ci pomogę, ja cię ogarnę, ja ci pomogę wszystko. Tak samo jest z tym planiem ci powiedziałam. I tak posłuchaj się, zrób tak i będziesz mega zadowolony i zobaczysz, jak dobry uczynek zrobiłam dzisiaj i ci powiedziałam, to widzisz. Nie wiem, czym cię bzyknął, kurwa. Może bym cię bzyknął w sumie. Ale teraz myślę. No nie wiem, kurwa, tak. Tak nie wiem, kurwa, powiem ci szczerze. To co, bzyknąłbyś czy nie bzyknął? Nie Bzyknąłbyś, przyznaj się. mam pojęcia. Bzyknąłbyś, na pewno. Na pewno. Ja wiem o tym, żebyś bzyknął, nie? No nie wiem. No jeszcze jakbyś zobaczył mnie w sukience, to już całkiem. Już po Muszę tylko tobie pani by było. na Majka wysłać, to mnie teraz rucham. Ona ma studio. Ona ma Make-up studio, ona ma studio. by Ile był, ma? sukienka by była, wszystko by Tej było. Monachium. Ja bym ci do niej wysłać. Ty mordo, a wiesz, że będę miała długie włosy doczepiane na gach? Ta? A do roboty kiedyś pójdziesz, czy nie? No. Prezesik. No do roboty nie pójdziesz, nie buja. Pójdę, zobaczysz. Wszystko zrobię dla ciebie i dla fistaszka. Zrób dla siebie i do roboty w końcu. Dla ciebie zrobię wszystko i dla fistaszka. Do roboty nie pójdziesz. Co tam u mojego fistaszka? Słychać. Starej kurwy nie chcę oddychać. Młode wciąż się powtarzają. Oj, prezesik, prezesik. Ja pierdolę, co się z tym. Ja nie wiem co zrobić w ogóle, kurwa. I tak ciebie jest, kurwa, szkoda, dziewczyno, kurwa. Ja bym tutaj cię wziął. Prezesik, uśmiechnij Ja bym się. cię jeszcze tutaj wziął, kurwa, jak ja wiem, żebyś robiła, ja bym ci za tę pracę, byś miała 1200 euro tak o, od ręki. Ale kurwa, ty jesteś głupia. Ty byś to mi nie robiła, kurwa, ja cię tutaj ściągnął, byś tylko siedziała, kurwa, w domu na utrzymaniu moim. Rozumiesz? Marlena, chcę cię Ja zobaczyć. nie chcę, kurwa, dajcie mi spokój. Ja chcę jej pomóc dziewczynie, kurwa, normalnie, bo to ja wiem. Ale jej nie chcę! Ja se radzę! Nie chcę, żebyś mi pomagał, bo ja sobie radzę! Nie potrzebuję twojej pomocy, mordo! Mówię ci, dla nas jest najlepiej, a przede wszystkim dla mnie, jak jesteśmy od siebie daleko i jesteśmy od siebie. Ja nie chcę z tobą mieszkać i nie Już to zamieszkam! na ten raz już przerwaliśmy.
bardzo dobrze mówisz. Tylko, że chodzi mi o to, że... Ja... Dziewczyno. Ej, bo mi jest szkoda, jak ja... Mordo! My możemy w sierpniu się spotkać w wakacjach. I Damian ci mówi, żebyś ty poszła strzała do miski, kurwa. I ty poszła strzała do miski, kurwa, na live. Kurwa, na Instagramie. Wiesz, jak mi było szkoda wtedy? Nie strzałam do miski, nie strzałam do miski, strzałam do wiary, bo mam problemy. Mam problemy, kurwa. Z sikaniem. I wczoraj też miałam problemy. I dzisiaj też mam. Nie strzałam do miski, strzałam do wiadra. No i co z tego, że strzałam, kurwa? Ty co naszą łapie robiłeś? Strałeś, że zgałeś do wiadra za żetony, kurwa. Może masz rację, może ty musisz sobie sama pomóc lepiej. Tak będzie lepiej. Bo już ja tego z tym nie ogarniam. Co? Ty musisz sobie sama pomóc, bo ja już tego nie ogarniam. My się możemy spotkać, mordo, pojechać razem do tego Gdańska. Nawet Damian mi to mówił dzisiaj. Napisałam ci, że możemy razem pojechać do tego Gdańska no na już weekend. Właśnie, ja już teraz tankuję Bawarę i jadę. Właśnie. Już tankuję Bawarę. No dawaj, ale w sierpniu możemy się spotkać normalnie w wakacje, kurwa, na weekend spotkać, kurwa, i coś porobić fajnego, ciekawego i no wiesz, na co się też możemy spotkać, no, ustawić. Właśnie samochód, już jadę na ten właśnie. Zrób kaczorka, prezesik. Twoją starą mogę zrobić, jak chcesz. Nie, zrób kaczorka. O, ktoś tu napisał, że oni są dla siebie stworzeni. Wreditka tak napisała, że my jesteśmy dla siebie stworzeni. Prezesik, nie pal tyle. Mordo. Musisz przestać palić, mniej palić musisz. Ja cię zapalę. No mnie chcesz zapalić? O co chodzi z tym kaczorkiem, Patrycja napisała. No prezes zawsze robił kaczorka. Zrób kaczorka, bo ona nie wie, o co chodzi, Patrycja. Zrób kaczorka. No zrób kaczorka, kurwa, mordo, proszę cię. A ty głupia, kurwa, jesteś naprawdę, aż mi cię nie stągać w ogóle. Ktoś napisał, płacę 100 euro, jak Rafatus powie, że kocha Marlenkę. Powiesz, że kochasz Marlenkę. 100 euro zapłaci? 100 euro ci zapłaci. To ja tam numer konta może. No, ale tobie zapłaci, a podzielisz się ze mną? Tam 100 złotych ci dam gdzieś. 100 euro to 100 złotych jest, nie? Nie wiesz? Kurwa. Ja to nie wiem. Byłeś w Gdańsku, w Redditku? Nie byłam w Gdańsku. Ej, cicho. To jest takie spierdolenie mózgowe, ale nie wiem, kto kurwa ogląda. Ale potrafię was wszystkich gorąco, kurwa. To jest spierdolenie mózgowe, kurwa, najgorsze. Jezu. Ej, mordo! Ja mordo! Nie leków, kurwa, słyszysz nie mnie? Nie leków, kurwa, psychiatrycznych, to mi kurwa hasy zesrał. Jezu święty. Ej, mordo, słyszysz mnie? Wiesz, ile osób cię ogląda? Zdajesz sobie z tego sprawę, powagę sytuacji, ile osób cię w tym momencie ogląda dzięki mnie tak naprawdę? Przecież ty, kurwa, jakbyśmy byś razem ze mną, kurwa, na streama, kurwa, odpalił, ty byś kokosy strzepał, zarabiał. Kurwa, mać, zabijcie mnie. Nie proszę, kurwa, widzieć. Prawie 300 osób miałeś na live. O nie, this is ja bazy z nas, kurwa. Doceń Marlenę, no właśnie, prezes, doceń Marlenę. Doceń mnie, bo mnie nie doceniasz. Ja się doceniam, jak się po prostu za robotę weźmiesz. Ty mnie docenisz w sierpniu. Po prostu weź za robotę. Jak się spotkamy. Za robotę po prostu weź.
ale ci sobie pójdę. Dobra, przynajmniej to lekkie. Patrycja Marlena wymiata napisała. Ja wiem, że wymiatam. O my god. Pozdro. Pozdro dla wszystkich widzów Rafatusa. I jutro odwalimy taki... Czekaj. Dobrze mówisz. Pozdrowienia dla wszystkich wspólnotów. Z tych lepszych i z tych gorszych czasów. Pierdolić gamoni to wrażenie kolegów sprawiali. A wiesz, co tak naprawdę robili? Kłamali. Cały czas kłamali, skurwysyn. Ej, mordo! Mordo, mam pytanie do ciebie. Co w poniedziałek wieczorem robisz, kurwa? Umawiamy się na wspólnego live'a wieczorem w poniedziałek? Jak cię nie ma? Wieczorem wspólnego live'a choć odjebiemy, kurwa, z dymami, z przytupem, z dymami, jak ze starych dobrych czasów. Dawaj, kurwa, mordo, dawaj, odpalimy live'a, naprawdę. To jest dobry pomysł, nie głupi pomysł i odjebiemy takiego live'a wieczorem w poniedziałek. Ile? Ze 2 albo ze 3 godziny. Opłaci się to tobie i mi się to opłaci i tobie się opłaci, przede wszystkim tobie. Co? 30% i dam. Co 30%? No ze wszystkiego ci dam. 50 na 50. Nie, bo ja muszę podatek opłacić. Pół na pół, 50 na 50. No to... Dobra. To 40 dla mnie. Nie 30, 40. 40. 40 zdania nie zmienię. Nie, 40, nie 35, a 40. Zatrzymałem się na 25. Dobra, to 30. To 30. No tak, no tak mogę to zrobić. Dobra, to 30. Dobra. Niech stracę. No i bardzo. No, niech stracę. No. Dobra, ja muszę kończyć. Dobra, no na razie. Cześć. Pa, pa. Do poniedziałku. Pa. Hej. Pozdrawiam wszystkich fanów Rafatusa i moich. No, rozłącz się już. No. Ty mnie musisz wyrzucić. Ja nie będę wyrzucać. O, mamusz.